Witam ponownie przy moich ulach. Dzisiaj 19 września przyjeżdżam, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja w moich pszczelich rodzinach. Jak już zapewne widzicie, jest niewielka aktywność. Jest godzina 10:30 rano. Jak już widzę, prawdopodobnie połączenie dwóch rodzin w ulu środkowym się nie udało, ponieważ widzę tylko martwe pszczoły pod ulem i na wylotku, więc prawdopodobnie niczego tam nie znajdę, a już na pewno nie pszczół. No cóż, spodziewałem się tego, że może taka sytuacja nastąpić. Po prostu no, tylko szkoda, że te pszczoły zginą, ale jest to nauczka dla mnie na przyszłość, czego unikać. Pozostałe ule, jak widzicie, pracują. Nawłoć się kończy w naszej okolicy, więc za chwilę zobaczymy, jak wyglądają zapasy w moich ulach. Zaczynam od ula środkowego, bo bardzo mnie ciekawi, czy tu jeszcze jakieś pszczoły są. Widzę, że są. Coś tutaj się porusza. Myślałem, że całkowicie umarł, ale okazuje się, że chyba nie. No, ciekawa sprawa. Muszę zobaczyć, czy pszczoły przeszły przez gazetę, którą podłożyłem. Okazuje się, że chyba nie. Są jakieś otworki, ale nieduże. W dolnym korpusie prawie nie ma w ogóle pszczół. Pierwszą ramkę wyjąłem i od razu na pierwszej ramce widzę matkę. Przełożyłem ją tutaj do korpusu górnego. Jest tylko bardzo duży osyp. Nie widzę nadziei dla tego małego ulika. Większość czerwiu, który się wygryza, to jest wciąż czerw trutowy z tej matki trutówki, która tutaj była wcześniej. No niestety. Ten ul nie wytrzyma. Nie jest w stanie tego zrobić. Więc nawet nie będę próbował go karmić, bo widzę, że chyba nie ma najmniejszego sensu. Włożyłem tutaj tą matkę, ale teraz jej nie mogę znaleźć. No ale widzę, że są trutnie, prawie większość, które tu wychodzą.
nowych pszczół z tej matki, która została tu poddana, jest bardzo niewiele. Niestety ulik pójdzie na straty. No i teraz nie wiem, czy tutaj jest ta matka, czy gdzieś indziej. A jest, siedzi tutaj na ramce, pszczoły ją otaczają. No sam nie wiem, mam teraz taki dylemat, że sam nie wiem co zrobić, czy podłożyć im tutaj coś, podkarmić czy nie. Szkoda mi tej matki jest po prostu. No nic, zaryzykuję. Podłożę najwyżej, jeśli nie dadzą rady, to przełożę wtedy ramki z nektarem do sąsiednich uli.
ulu pomarańczowym niewiele jest zasklepionego pokarmu. Może nawet w ogóle nie ma. Zaraz zobaczę. Tutaj z brzegu, na tych ramkach, co tu widzę, nic nie widać, nie ma nektaru. Zobaczymy tutaj. Tutaj jest wygryzający się czerw i dużo pyłku. Nie widzę, żeby był jakiś zapas. Więc zostawię ten ul tak jak jest, nie będę go ruszał. Czerw jest, pracuje nadal, pyłek nosi. Niech tak sobie pracuje jeszcze z tydzień. Jest cieplejszy tydzień, więc myślę, że będzie cały czas pracował. Może też zacznę go podkarmiać, bo widzę, że już nic nie będzie przynosił. Ul biały miał założoną nadstawkę przez 2 tygodnie. Oczywiście w ramach eksperymentu tylko. Nic na niej nie zrobił. Pokażę tylko dla przykładu jedną ramkę. Wprawdzie pszczoły sobie chodzą po tych ramkach, ale nic na nich nie robią. Ten ul miał najwięcej, pracował najmocniej i wciąż pracuje najmocniej. Jak widać, cały czas praca w re. Wciąż jest nanoszony nektar. Gdzieś te pszczoły znajdują jeszcze resztki nawłoci, przynoszą nektar z nawłoci. Bardzo piękna ramka tutaj z nektarem, niestety nie zasklepionym. Tu jest piękna rameczka z mnóstwem nektaru. Dosyć ciężka, więc myślę, że im trochę podbiorę tego miodu. To jestem bardzo ciekaw, jak ten
Miód z nawłoci smakuje. No i założę już podkarmiaczkę. Żeby zacząć już dokarmiać pszczoły na zimę. Tak więc, jak widzieliście po dzisiejszym przeglądzie, założyłem podkarmiaczki do wszystkich trzech uli. Ten środkowy nie przeżyje na pewno, chociaż wciąż mam jakąś nadzieję, że po założeniu pokarmu może coś jeszcze z tego będzie, ale bardzo wątpię. Te dwa sąsiednie ule pracują dosyć dobrze. Z jednego podebrałem nawet dwie ramki na spróbowanie miodu z nawłoci. Teraz już są nadstawki, w środku są podkarmiaczki i zaczynam karmić moje ule do zazimowania. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów, dziękuję za komentarze i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!